Dzień dobry Państwu. Chciałbym wszystkich bardzo serdecznie przywitać na naszej ostatniej konferencji, takim briefingu prasowym Komitetu Wyborczego Bochniacy dla Bochni i mojej osoby jako kandydata na burmistrza Marka Rudnika. Szanowni Państwo, chciałbym, aby nasi kandydaci po raz ostatni przedstawili się Państwu, będą podchodzić okręgami, będą się przedstawiać z imienia i nazwiska. Bardzo proszę, okręg numer 1. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Kazimierz Ścisło, okręg numer 1. Dzień dobry, ja nazywam się Lucja Satoła-Tokarczyk. Dzień dobry Państwu, Andrzej Morszeń, okręg numer 1. Dzień dobry Państwu, nazywam się Wiater Marek, okręg numer 1. Dzień dobry Państwu, nazywam się Ewa Cisak, okręg numer 1. Dzień dobry Państwu, Maciej Haber, okręg numer 1. Dzień dobry Państwu, Alina Czech, zamykam listę numer 1. Okręg numer 2. Dzień dobry Państwu, Maciej Piątek, okręg numer 2. Dzień dobry Państwu, Mirosław Wilk. Dzień dobry Państwu, Wojciech Aleksandrowicz. Niestety pozostali nie przybili. Okręg numer 3. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Marcin Imiołek, okręg numer 3. Pozdrawiam. Dzień dobry Państwu, Paulina Zięba, mieszkam na ulicy Brzeskiej. Paulina Zięba. Dzień dobry, Tamara Filip. Dzień dobry, Rafał Janik. Dzień dobry, nazywam się Kornelia Michno. Jan Skarżyński. Okręg numer 4. Z jedynki startuje Marek Rudnik. Bardzo proszę, okręg numer 4. Dzień dobry Państwu, nazywam się Edward Świekaj. Licząc na Państwa głosy, serdecznie z góry dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Maria Michalczyk. Już dzisiaj dziękuję wszystkim, którzy na mnie zagłosują. Dzień dobry Państwu, Mateusz Kargul. Witam serdecznie, Grandes Jakub, okręg numer 4, pozycja 6. Dzień dobry Państwu, nazywam się Bożena Jarotek. Dziękuję bardzo moim kandydatom. Niestety z przyczyn osobistych kilkoro pań i panów niestety do nas nie dotarło. Szanowni Państwo, w ten sposób chcielibyśmy przypomnieć jeszcze raz sylwetki naszych kandydatów, imiona i nazwiska oraz okręgów, z których będą te osoby startować, z których one startują. Szanowni Państwo, za już właściwie można powiedzieć godziny dzielą nas od wyborów samorządowych, które odbędą się w najbliższą niedzielę. Chcielibyśmy bardzo serdecznie wszystkim podziękować, wszystkim mieszkańcom Bochni, że Państwo wytrzymali tą kampanię. Trzeba powiedzieć tak, że były różne historie, różne rzeczy się wydarzały. Ludzie są troszeczkę zmęczeni też tą kampanią. Dlatego od nas kilka takich słów. Po pierwsze podziękowania za to, żeście Państwo z nami wytrzymali, za to, że jesteście Państwo z nami. Szanowni Państwo, jak będzie wyglądała Bochnia za 5 lat, jak będzie wyglądała przez najbliższe 5 lat do 2029 roku, zadecydujecie Państwo za już godziny w niedzielę 7 kwietnia. Bardzo prosimy o poparcie naszego Komitetu Bochniacy dla Bochni, naszych kandydatów do Rady Miasta. Będziecie również Państwo wybierać radnych do Rady Powiatu i do województwa.
Bardzo proszę Państwa o głosy na mnie jako kandydata na burmistrza miasta Bochnia. Chciałbym, abyśmy w spokoju i w zgodzie, w określonej tradycji i kulturze pracowali na rzecz Bochni, na rzecz naszego miasta. Dziękuję serdecznie, życzę wszystkim powodzenia, a wszystkich mieszkańców Bochni zapraszam do urn wyborczych. Dziękuję bardzo.